Dziękuję panie ministrze. Myślę, że trzeba popracować nad tą zmianą. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani posłanko, dziękuję panie ministrze. Kończymy to pytanie i przystępujemy do pytania kolejnego, a zarazem ostatniego, a zostało ono zadane przez panią posłankę Małgorzatę Pępek i panią posłankę Dorotę Rutkowską z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. A pytanie to dotyczy podwyżek płac dla pracowników sądów i zostało skierowane do ministra sprawiedliwości. Zwracam się do pani posłanki Małgorzaty Pępek o sformułowanie pytania. Bardzo proszę.